Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy, gdzie spotykamy się czasem, żeby sobie pogawędzić o książkach. I tak się składa, że dzisiaj mam tutaj ze sobą już drugą książkę Radosława Sikory, którego część z Państwa mogła poznać na konferencji w Turznie. Pan Radosław był tam obecny i opowiadał o husarii, a tutaj mamy książkę, która się nazywa Nie tylko husaria. To nie jest nasza książka. Wydało ją wydawnictwo Znak. Radosław Sikora wygląda w ten sposób, gdyby ktoś nie wiedział. Tutaj właśnie w pancerzu i w ogóle w stroju husarza. Proszę Państwa, o czym jest ta książka? O polskiej kawalerii. O kawalerii lekkiej, o kawalerii pancernej, o jeździe kozackiej, o prowadzeniu walk. Ale co jest w moim zdaniem istotne w tym, że ta książka się pojawiła? Proszę Państwa, ja mam wrażenie, że gdyby nie Radosław Sikora, jego zaangażowanie i zaangażowanie grup ludzi, którzy współpracują z nim i robią rekonstrukcje militarne polskiego wojska, to w Polsce nie wydawałoby się nic na ten temat. I to jest po prostu groza, dlatego że wydawcy kupują jakieś licencje na jakieś książki szwedzkie albo jakieś inne. No jeszcze tylko brakuje, żeby tureckie książki były wydawane w Polsce i o tureckiej armii, tak, żeby było. Chociaż Napoleon V wydał książkę o tureckiej armii, bardzo słabą, z fatalnym indeksem. No więc proszę Państwa, wydaje się różne rzeczy na różnych licencjach po to, żeby zarobić łatwo parę złotych, natomiast jeżeli idzie o polskie sprawy wojenne, no to robią amatorzy w zasadzie we własnym zakresie. Tak? Jak ci amatorzy się już porządnie napracują, robią tych aranżacji, tak? No bo tutaj, proszę Państwa, to są wszystko znajomi i ludzie zaangażowani w to osobiście, te zdjęcia. To są faceci, którzy na co dzień są adwokatami, notariuszami, pracują gdzieś w jakichś przedsiębiorstwach, po czym później zajmują się rekonstrukcją. Gdyby nie oni, to nic by nie było. No więc to jest zasmucające, tak? Bo to, w jaki sposób zachowuje się uniwersytet, jest co najmniej dziwne. Tak? Ja rozumiem, że tam powstają też takie prace, natomiast one są dużo słabsze, mimo tego, że są na to granty pewnie. No bez takiego zaangażowania. Radosław Sikora, proszę Państwa, nie jest on amatorem, tak, umówmy się. To jest człowiek z dyplomami, który ma na tę swoją wiedzę stosowne certyfikaty. Co jest w tych książkach jego ciekawe, a może bym powiedział najciekawsze, oprócz tego, o czym już powiedziałem. Proszę Państwa, dokładne opisy starć, dokładne opisy zachowania się obydwu stron walczących na podstawie dostępnych źródeł. A więc mamy fantastyczną zupełnie listę bitew i potyczek, a oprócz tego mamy równie fantastyczną listę tekstów, z których Radosław Sikora to wszystko wyciągnął. I to wszystko w bardzo przystępnej cenie, proszę Państwa. To jest niezwykłe. I jeżeli ktoś myśli o popularyzacji wiedzy historycznej, to powinien zasypiać z tym pod poduszką. Bo no ja nie widzę, żeby to można było robić inaczej. Oczywiście można jeszcze pisać powieści, prawda, o tamtych czasach, ale jak widzimy, nie będę tutaj wymieniał nazwisk autorów, którzy się takimi zatrudnieniami parają, wychodzi to fatalnie. Wychodzi to fatalnie. Być może dlatego, że nie sięgają do publikacji Radosława Sikory, żeby się dowiedzieć, jak to wszystko wyglądało i mają jakiś taki wstręt przed opisywaniem realiów, natomiast bardzo chętnie sięgają po opisywanie projekcji własnych, niepopartych ani znajomością źródeł, ani znajomością, jakby to nazwać, artefaktów, bo chyba przedmioty to za mało powiedziane w odniesieniu do zbroi i oręża kawalerzystów XVI i XVII wieku, tak myślę. Proszę Państwa, oprócz, co tu jeszcze mamy? Oprócz opisu bitew, takich jak bitwa pod Smoleńskiem w 1633 roku, oprócz
opisu strategii i taktyki jezdnych walczących w polu i spieszonych jezdnych walczących w taborze, bo o tym też tutaj jest. Proszę Państwa, mamy tutaj galerię zupełnie fantastycznych postaci. Ja rozumiem, że ci panowie, którzy się w to wszystko angażują i robią sobie te zdjęcia, oni się do pewnego stopnia z tymi postaciami utożsamiają i dobrze. To dobrze, że się utożsamiają, bo widzimy, że tradycja trwa i żyje. Nawet jeżeli no dzisiaj wiadomo, że nie walczy się już konno. Natomiast proszę Państwa, ta tradycja żyje i oby nie umarła. I oby nie umarła. Mam nadzieję, co prawda jak rozmawiałem z Radosławem Sikorą w Turznie, to on mówi, że no, ciężko jest przekonać adeptów młodych do tego, żeby się zajęli tym równie serio, tak jak on i jego koledzy się zajmują, bo no, młodzież tego nie rozumie. Ale myślę, że młodzież tego nie rozumie, dopóki jest młodzieżą. Natomiast w pewnym momencie, kiedy wejdzie w wiek dorosły i zorientuje się, że tak naprawdę ten świat ma mało ciekawych ofert dla dorosłych mężczyzn, tak to sobie ujmijmy łagodnie, że ten świat niewiele może zaoferować człowiekowi przytomnemu, który chciałby zrobić coś ciekawego, to może do tego powrócą. Oby tak się stało, proszę Państwa. A ja mam nadzieję, że to nie jest ostatnia książka Radosława Sikory. A jeszcze tylko powiem, że jest mnóstwo reprodukcji rycin z epoki, gdzie możemy dokładnie przyjrzeć się szczegółom wyglądu, uzbrojenia, odzienia i opancerzenia jezdnych. To jest wszystko w detalu, więc człowiek, który ogląda 17 i 18-wieczne malarstwo, nie wiem czy 16-wieczne, są tutaj jakieś przedstawienia grafiki, na pewno są, no to nie widzi tego, nie zwraca na to uwagi. Natomiast dzięki temu, że Radosław Sikora to wszystko wybrał i umieścił w takich właśnie zbliżeniach, możemy to obejrzeć i porównać z tymi realiami, które oni sobie tutaj sprokurowali na okoliczność tych właśnie rekonstrukcji. Proszę Państwa, książka zaczyna się od opisu sukcesów, a kończy się na wygaszeniu całej formacji, tak? Na wygaszeniu tego wszystkiego, czyli na tej nowoczesności, na stuleciu XVIII, kiedy husaria przestała mieć znaczenie. Przestała mieć znaczenie tak jak, znaczy husaria, jazda w ogóle przestała mieć znaczenie. Nie dlatego, że, znaczy straciła na znaczeniu, bo jakieś tam znaczenie jeszcze miała, na korzyść piechoty. To jest piękny fragment obrazu Canaletta przedstawiający oddział husarzy bez zbroi, XVIII wiek, druga połowa, proszę Państwa, z proporcjami. Przewaga, łatwość w wyszkoleniu wojownika pieszego, tak? Masowy pobór rekruta, taniość tego szkolenia, broń palna i wywierane naciski przez lobby zbrojeniowe produkujące broń palną spowodowały, że oddziały jezdnych no, były na polu bitwy, natomiast no, nie miały już takiego znaczenia jak kiedyś. Polecam Państwu tę książkę, bo to jest taka książka, którą się inspiruje młodzież, ja myślę, ale też nie tylko młodzież. Inspiruje się nią również dorosłych, więc ja Państwa zachęcam do lektury, do kupowania tej książki, do wręczania jej w prezencie. Bo to jest jedna z niewielu ciekawych ofert, jaką świat i rynek książki w Polsce ma dla facetów. Tak po prostu. Myślę, że to jest wielki walor tej publikacji. Bardzo dziękuję, do widzenia, do usłyszenia.